Dziś w przedszkolu temat nowy. Tęgie nad nim myślą głowy. Środowisko, temat rzeka i odpady. Te człowieka, co nam świat zanieczyszczają, przez co życie utrudniają. Dzieci, myśląc o przyczynie, czyli własnej działalności, chcą eksperta w tej dziedzinie spytać smoka jego mości. Bo nie wiedzą już czasami, co tu zrobić ze śmieciami. Tak więc dzieci uradziwszy, że ugoszczą w sposób miły, gościa dużą porcją soku zawołały razem: smoku! Smok to bestia jest zielona, acz księżniczek już nie jada. Został ważnym profesorem i o ekologii gada. Zjawił się więc na wezwanie w mig palestry tej przedszkolnej i uprzejmie skinął głową: czym poradzić będę zdolny? Panie smoku, dziecko pyta, może pan nam wytłumaczyć, cóż ta śmieci segregacja dla dzieciaków może znaczyć? Po cóż myśleć, wyrzucając, czy to plastik, czy papierki? Czyż to nie jest strata czasu, czy nie lepiej jeść cukierki? Smok podrapał się po głowie takim profesorskim ruchem, soku napił się z kubeczka, ruszył nosem, zastrzykł uchem i tak rzecze. Moi mili, ja mam dla was pomysł taki. Pojazd to zaczarowany, napęd ma nie byle jaki. 3 butelki wody pali. O, już widać go w oddali. W części pierwszej tej wyprawy poruszymy takie sprawy. Co za parę będzie lat, kiedy w śmieciach zniknie świat? Spójrzcie w prawo. Były czasy, kiedy rosły tutaj lasy. O, popatrzcie! Tam na lewo już ostatnie pada drzewo. Aby zrobić papier, który mógłby być z makulatury. Spójrzcie teraz do tej rzeki. To nie woda, to są ścieki. Nikt się kąpać nie próbuje, bo ta rzeka tylko truje. Tam fabryka i kominy, dymy się unoszą czarne. Dzieci mają smutne miny i humory dosyć marne. Śmierdzi! Zewsząd słychać głosy. Wszyscy zatykają nosy. Nikt tu śmieci nie rozdziela, czy to środa, czy niedziela. Zaraz miasto w nich zatonie. Dzieci bunt podnoszą. O nie! My nie chcemy góry śmieci! Smoku, poradź! Naucz dzieci! Bo choć mamy mało lat, to wolimy inny świat! Coraz więcej rzeczy mamy, coraz więcej wyrzucamy. Gdy odpadów nie dzielimy, to niebawem tak skończymy. Zamiast lasów, łąk i wód będą śmieci i ich smród. Jak przyrodę uratować? Trzeba śmieci segregować. Rozumiecie, drogie dzieci, czemu z wami smok tu leci? No, siadajcie i lecimy. Teraz druga część wyprawy. Jeszcze wszystko można zmienić, jeszcze bieg obrócić sprawy. Spójrzcie teraz, las zielony, w nim zające, ptaki, grzyby, na polanie kwitną kwiaty, w rzece zaś mieszkają ryby. Ot i miasto, lądujemy. Ono już nie tonie w brudzie, choć też śmieci wyrzucają, jednak mądrzy są tu ludzie. Kolorowe stoją kosze,
i z nich wszyscy korzystają. Tu jest plastik, tu papierki, tu słoiki wyrzucają. Każdy ma już w swoim domu śmieci posegregowane. Dobrze to zapamiętajcie. Papier, plastik, metal, szklane. I co dalej, panie smoku? Co się dalej dzieje z nimi? Wprost do stacji przeładunku jadą śmieciarkami tymi. Papier, puszka czy butelka będą potem przerobione. To nazywa się recykling. I ma same dobre strony. Dzieje się to w miejscu takim, gdzie pracują w pocie czoła specjaliści od tych spraw. Spójrzcie, oto Orli Staw. Właśnie tak z makulatury powstać może papier nowy, stare puszki i widelce zmienią w część samochodową. Ważne jednak, by odpady mogły być tak przetworzone wcześniej, już w domowych koszach muszą być tak podzielone. No, pobudka! Wszyscy śpicie? Szybko, buty ubieramy. Już autokar na nas czeka, na wycieczkę wyjeżdżamy. Nauczymy się o śmieciach. W edukacji ważny krok. Już przewodnik na nas czeka. Dzieci krzyczą, to nasz smok!